twierdzą, że w Polsce ma miejsce zamach na wolne media. A jak jest naprawdę? PiS buduje swoje medialne imperium. Udziały w telewizji Republika należą pośrednio do Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, którego jednym z beneficjentów jest sam Jarosław Kaczyński. Funkcjonariusze przebrani za dziennikarzy serwują od rana pisowską propagandę, a usłużni komentatorzy sączą nienawistne treści. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuchowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Założyć chipy tak, jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. O takie media walczy PiS?